pamiętasz? Aha, cześć, wszędzie ćwiczący. To właśnie tutaj, w tych pięknych klimatach, od dziesiątek lat zatrzymuje się na Grofóweczkę i Pstrąga. Dzisiaj się też zatrzymaliśmy w podróży ze stopką. A jeszcze dwie poprzedniczki wcześniej była stopa. I tutaj po 20 latach, jak już była bardzo, bardzo starusia, spotkałem takiego przyjaciela a propos Rudego. Pięknego Rudego. Idealny partner dla niej, z krótkimi nóżkami i jakby dwa bliźniaki. I tak się przyjrzałem. Mój Boże, piękna para, ale z nich byłaby para. Ale obydwoje tak wiekowi, z takimi siwymi wąsikami. Tamten adorował ją jak tylko mógł, tą moją stopę. I nawet te nóżki krótkie, inne, nietypowe jak u jabłnika, były podobne jak do niej. I mówię, Boże, jakie to romantyczne, piękne, ale i trochę smutne, bo żeby się spotkali 10 lat wcześniej, a tu po kilkunastu latach, u kresu swojego życia, jakież to jest przykre też, jaka byłaby idealna para. A w tym wieku to już nie można za bardzo wiele wyczynów zrobić. To taka dygresja. A teraz sobie trochę poćwiczymy, jako wszędzie ćwiczący, ruchy, które każdy kierowca powinien wykonać w trakcie podróży, rozruszać sobie plecy, ramionka, raz, dwa, trzy, bo jak się siedzimy zdjęci przez kilka godzin, rozluźnić się, nogi, ręce, ramiona, powkręcać sobie żaróweczki, raz, dwa, raz, dwa. I inaczej się później jeździ. Zupełnie inaczej. O, występuję do przodu i idę za ręką również do przodu. A teraz czeka mnie wspaniała Grofóweczka i mojego Micia też. Do następnej gawędy, wszędzie ćwiczący.